Cześć. Mam do Was pytanie, czy są tu jacyś chętni na For Developers, a nie mają wejściówek? Do Warszawy. Tylko jeden? Okej, to jak będziecie uważnie słuchać, to może też się znajdzie. Nazywam się Krzysztof, nie wiem, czy ktoś mnie zna, może ktoś mnie gdzieś skądś kojarzy. I opowiem Wam krótką historyjkę z mojego prawie że dzieciństwa. Otóż bardzo dawno temu, gdy jeszcze programowałem w C++ i korzystałem do tworzenia aplikacji z czegoś takiego jak WinAPI, nie wiem, ktoś kojarzy takie coś w ogóle jak WinAPI na Windowsa? No to kodowałem sobie w tym C++, fajnie by wszystko było, używałem sobie tam kompilatora, czy to z konsoli, czy tam czegoś bardziej zaawansowanego. I mój kod był generowany po prostu do kodu binarnego na konkretną platformę. Działo się to mniej więcej gdzieś około 2000 roku. I jakiś czas później Microsoft wprowadził tam pewną rewolucję, która się nazywa .NET Framework. I ja całkiem nieświadomy zobaczyłem, jest tam C++, ja umiem C++, to będę programował pod .NET. I wówczas nie byłem świadomy tego, że zostałem poniekąd przez Microsoft oszukany, ponieważ ja programowałem w C++, który nie był już takim samym C++, ale tego się dowiedziałem później. Otóż mniej więcej w tamtym czasie Microsoft wypuścił dwa dokumenty, ECMA. Są to ratyfikowane przez międzynarodowe standardy i pierwszy z dokumentów określa specyfikację języka C#, o którym wówczas też jeszcze zbytnio nic nie wiedziałem, to była moja przyszłość. I ten dokument specyfikuje, jak wygląda ten język. Otóż jest też drugi dokument, ECMA 335, który mówi o tym, jak wygląda, powiedzmy, środowisko uruchomieniowe dla aplikacji pisanych w C#, w .NET-cie. I dzisiaj chciałem Wam troszkę popowiadać, gdzie było to oszustwo, ponieważ ja nieświadomy piszący w C++, a później w C#, tak naprawdę nie wiedziałem, że po środku tego wszystkiego, między niebem a piekłem, jest AIL. Ale o tym dowiedziałem się troszkę później. Nazywam się Krzysztof Owsiany, prowadzę bloga MrDev.pl. Zdarza mi się nagrać podcast afterkowo o konferencjach. Ostatnio też bawię się w logowanie codzienne, nawet wychodzi coś. Oprócz tego pracuję nad szkołą e-wellstreamingu. Chcę wypuścić taki kurs online. Oraz myślę o wydaniu swojej aplikacji Denv, która będzie wspierała programistów przy pracy. Dobrze, idąc dalej, musimy poruszyć temat akronimów, ponieważ w .NET-cie jest ich bardzo dużo. I to są takie rysunki, które coś tam przedstawiają w tym zakresie. To tylko pozory, bo tych akronimów jest bardzo dużo i starałem się przedstawić je w jakiś sposób zabawnie. Pierwszy akronim, Common Language Infrastructure, opisuje sposób wykonywania kodu, opisuje sposób uruchomienia tego na konkretnej platformie. I kolejny akronim VES, czyli Virtual Execution System, jest to system wirtualny, wirtualnego uruchomienia aplikacji, powiedzmy, skompilowanych do postaci AIL-a i pakietu, które możemy uruchomić na jakimś systemie wirtualnym. I kolejny akronim CLR jest taką implementacją VES-a na system Windows. Tak naprawdę CLR mieści się w bibliotece Microsoft Core i ta biblioteka pozwala nam na uruchomienie aplikacji pod Windowsem. Mamy kolejny akronim, który też jest bardzo ważny. CTS jest to
Specyfikacja systemu, podstawowego systemu typów określa typy referencyjne, jakie tutaj możemy wymienić. Są to klasy, interfejsy, struktury, typy wyliczeniowe i delegaty. Ale mówi też o tym, jakie typy mogą być używane w AIL-u. Typy wartościowe. Jeżeli mówimy o językach, które wspierają .NET, które możemy pisać po prostu pod .NET-em, one w jakiś sposób muszą się mieścić w tym zakresie, w zakresie typów referencyjnych i typów wartościowych. Czyli możemy zrobić innego typu, aniżeli te tutaj definicje, które są określane przez CTS-a. Druga specyfikacja jest to specyfikacja dotycząca samego języka, czyli jak to jest zbudowane, jak zbudowane są te wszystkie konstrukty, tam powiedzmy pętle, funkcje klasy, jak to wszystko jest tworzone i budowane. I właśnie CLS definiuje to. Jest to niejako podzbiór CTS-a. Razem składają się na specyfikacje, dzięki którym możemy generować poprawny kod AIL-owy. One mówią po prostu, jak ten AIL powinien wyglądać. A AIL jest to po prostu język programowania oparty w głównej mierze o stos. Wygląda jak język obiektowy, jest bardzo podobny, powiedzmy, do C++, do C#, powiedziałbym nawet do Java. Powiedzmy, widać pewne podobieństwa. Natomiast bardzo duża różnica jest wewnątrz implementacji tego wszystkiego. Wewnątrz używamy, można śmiało powiedzieć, że używamy assemblera do oprogramowania. I oprócz AIL-a mamy coś takiego jak jeszcze metadane. I te metadane opisują dodatkowo całość, czyli pakiet, który my widzimy jako exec aplikacji .NET-owej. I jest bardzo dużo języków, które posiadają swoje kompilatory generujące poprawny kod AIL-owy. Lista jest dość długa. Zazwyczaj pewnie korzystamy z tych górnych, z C#, C++, Visual Basic, nie wiem, gdzieś tu też jest. No i dobrze, ale to nie wszystko. Są kolejne akronimy. Tak zwany JITER. JITER jest to kompilator, Just-in-Time Compiler. Działa na zasadzie takiej, że bierze kod źródłowy danego pakietu, jaki chcemy uruchomić, i ten kod jest kompilowany w momencie, kiedy tego potrzebujemy, czyli w locie. Daje nam to ciekawą możliwość, taką, że możemy optymalizować, powiedzmy, naszą aplikację w trakcie jej uruchomienia pod konkretną platformę. I to jest bardzo potężne, według mnie, potężna właściwość. Wcześniej nie mieliśmy tego, takiej możliwości. No i jest jeszcze coś takiego jak podstawowy zestaw bibliotek poddany pod system, który jest, zawiera w sobie takie mechanizmy jak obsługa wyjątków, przetwarzanie plików, dostępy do bazy, dane dostępne, jakieś zabezpieczenia, po prostu takie podstawowe operacje, jakie musimy dostarczyć, żeby to wszystko mogło się uruchomić. No ale jak to wszystko działa? Bo to wszystko ze sobą jest w jakiś sposób powiązane, żebyśmy mogli to uruchamiać. Więc na początku mamy jakąś bandę kompilatorów. Możemy sobie wymyślić własny język, napisać kompilator, który będzie przy pomocy informacji zawartych w CTS-ie, czyli w tych systemach typów, oraz informacji o specyfikacji języka, ma tą wiedzę i ten kompilator wie, co z tym zrobić, żeby wygenerować poprawny kod AIL-owy wzbogacony o metadane, czyli takie informacje, które są niezbędne dla CLR-a, czyli tego środowiska uruchomieniowego, żeby po prostu to, on wie wtedy po prostu, jak to uruchomić. I CLR ładuje ten pakiet i następnie, powiedzmy, woła kompilator, który kompiluje, korzysta przy tym z bibliotek standardowych bądź zewnętrznych, w zależności od tego, co my tam napiszemy. I skutkiem jest tego, powiedzmy, zoptymalizowany kod, zrozumiały przez komputer do przetwarzania. Czyli powiedzmy, że jest to kod binarny, który już tam możemy uruchomić na konkretnej platformie, uruchomić na konkretnej platformie.
mówiłem o tym pakiecie i pakiet jest rozumiany jako, powiedzmy, aplikacja, cały program, przykładowo program.exe jest to pakiet, tak samo DLL-ka jest pakietem, który jest uruchamiany właśnie przez CLR-a. I na ten pakiet składa się, powiedzmy, ma swoją strukturę. Na górze mamy nagłówki p.conf. Nagłówki p, z tego co pamiętam, były używane wcześniej już w aplikacjach, czyli były takie informacje dla systemu, co to jest za plik i co z tym zrobić. Natomiast zostało to wzbogacone o nagłówek CLR-owy, zawierający jakieś istotne informacje dla CLR-a oraz dane CLR-owe. Dane CLR-owe zawierają w sobie metadane, są to bardzo istotne dane, dzięki którym mamy kilka fajnych mechanizmów dostępnych właśnie na platformie .NET. Kod ILOWY tutaj się znajduje, jakieś dodatkowe informacje w łączkach, zasoby tutaj dołączamy i na samym końcu możemy dołączyć kod biblioteki, dane, które nie są zarządzane przez środowisko CLR-owe, przez po prostu nie jest to .NET w tym momencie. Nagłówek CLR-owy zawiera w sobie wiele różnych informacji, m.in. wersję, kulturę tutaj definiujemy, określamy klucz publiczny, doczepiamy w tym miejscu zewnętrzne pakiety i zawiera on w sobie też informacje o samej aplikacji, o samym pakiecie, które zazwyczaj wpisywaliśmy na przykład w tym pliku assembly info, czyli tam nazwę firmy, jakieś tam prawa, daty i tak dalej, różnego rodzaju informacje. I jak to wygląda w ILU, czyli w tym pakiecie, to nie. Do opisu pakietów używamy dyrektyw. Pierwsza dyrektywa, assembly, jest to dyrektywa danego pakietu i określa ona flagę i nazwę. Nazwę to wiadomo, taką jak sobie po prostu stworzymy nasz projekt i tak dalej. Natomiast flaga jest istotna o tyle, iż mówi, powiedzmy, na jaką platformę ten kod będzie kompilowany, czyli CLR wie w tym momencie, jak zoptymalizować kod. Otóż flaga jest też opcjonalnym elementem, nie musi być użyta. Może jej nie być. W tym przypadku. I przykładowy nagłówek już tak konkretnie wygląda, powiedzmy, w takiej formie. Mamy tutaj klucz publiczny, oprócz tego mamy jeszcze algorytm haszujący, wersję, kulturę, no i te informacje dodatkowe, które są w formie custom instance, już konkretne są, powiedzmy, implementacje. To jest tak naprawdę konstruktor. Zewnętrzne pakiety, jakie możemy dołączać, robimy w ten sam sposób, tylko dodajemy słówko extern. Flaga w tym momencie jest istotna, ponieważ jeżeli nie użyjemy flagi, to w zależności od wersji .NET-a nie będzie to działało poprawnie. Jeżeli jest wersja poniżej 4.5, to ta flaga jest wymagana. Jeżeli jest wersja wyższa, to ta flaga jest niewymagana, wtedy to będzie, powiedzmy, weźmy sobie z innego miejsca, z innego źródła te informacje, na jaką platformę ma to skompilować. I przykładowy pakiet zewnętrzny wygląda, powiedzmy, tak. Mamy tutaj dyrektywę assembly, extern, nazwę pakietu. No i określamy wersję, klucz publiczny, jakiś token, kultura, w jakiej jest dany pakiet będzie uruchamiany i jakiś tam hash. Oprócz tego nagłówek CLR-owy zawiera informacje o module. Określamy w tym momencie, co to będzie, czyli nazwa i typ. Typ to tak naprawdę jest tutaj albo exec, albo DLL. Mówimy, w jakim subsystemie będzie uruchamiany. Trójeczka, z tego co wiem, to jest konsola. Dwójeczka to jest UI. I w tym momencie mówimy, jak to będzie uruchamiane i przetwarzane. I to są te wszystkie informacje, które są potrzebne dla CLR-a, żeby uruchomić ten pakiet. Kolejna tutaj dyrektywa mówi o tym, ile miejsca będzie zarezerwowane dla danego pakietu.
na stosie. Domyślnie dla 32-bitowych aplikacji jest 1 MB, dla 64-bitowych 4 MB, ale możemy to zmienić. I po co są te w ogóle metadane, które za chwilę tak naprawdę coś więcej powiem. Metadane są to takie przydatne informacje, dzięki których możemy posłużyć się IntelliSense'em, możemy debugować, mieć informacje o debugowaniu, kompilator z tego korzysta, możemy wejrzeć do obiektu, ponieważ mamy opisane tak naprawdę klasę danego obiektu, przykładowo. To, co często pewnie jest wykorzystywane, mechanizm refleksji bazuje właśnie na metadanych, ponieważ może wejrzeć do pakietu i zobaczyć, co tam jest. On nie przegląda tak naprawdę kodu, tylko przegląda metadane, które opisują kod zawarty wewnątrz. No i w UCF-ie i w serializacji obiektów też to jest wykorzystywane. I dane CLR-owe są pogrupowane w takie tabele. Tych tabel jest dość dużo. I te tabele są, powiedzmy, predefiniowane pod konkretne elementy języka, czyli na przykład pod pola, pod parametry, pod metody. I jeżeli mamy jakąś metodę użytą w tym pakiecie, to jest ona zarejestrowana w konkretnej tabeli i ma swój indeks. I tych tabel jest dość dużo, praktycznie każdy element języka jest w jakiś sposób uwzględnionym w swojej, ma odwzorowanie w swojej tabelce. Jest tutaj ich bardzo dużo. I do opisu właśnie te tabele używają czegoś takiego jak token. I ten token składa się z jednego bajtu określającego typ, identyfikator typu. To są tak naprawdę tutaj te jednobajtowe wartości, czyli on wskazuje tym jednym bajtem na konkretną tabelę i pozostałe trzy bajty po prostu to są identyfikatory rekordów i taka indeksacja jest zrobiona. Każda kolejna metoda w tabeli dotyczącej metod ma swój kolejny numer identyfikacyjny. I taki plik metadanych po wykonaniu reverse engineeringu przy pomocy, już teraz nie pamiętam jakiego narzędzia użyłem, ale po prostu wyrzucił mi coś takiego i tu możemy zobaczyć, jak to wygląda. Mamy na przykład tabelę typedef 0.2 i jak się odniesiemy właśnie do tych definicji tabel, to widzimy, że jest tutaj dwójka. Podobnie mamy tutaj metodę, jest szóstka, mamy też szóstkę. I w ten sposób jest to, powiedzmy, wszystko indeksowane. I tu są pozostałe te trzy bajty, które określają, który to jest element. I jakbyśmy to przejrzeli tutaj, ten kod, to widzimy, że mamy tutaj jakąś definicję class upParam. Tutaj mamy klasę. Mamy tutaj różnego rodzaju flagi, takie, że jest niepubliczna klasa. Rozszerza typ SystemObject. Jest to entry point, czyli prawdopodobnie będzie tutaj się znajdował punkt startowy aplikacji. Metod name, to już teraz możemy poznać, że to jest metoda main, która jest prywatna, statyczna. Hide by sync jest bardzo ciekawym elementem ILA. My tego w C-Sharpie nie widzimy, ale to za chwilę o tym powiem. Co tu ciekawego jest jeszcze? Typ zwracany mamy tutaj. Tutaj mamy informację, że jest to kod zarządzany przez ILA. Argumenty, czyli string. I parametry, też tutaj możemy ósemkę do parametrów się odwołać po prostu, tak? Czyli mamy identyfikator tabelki i indeks. Idąc dalej, jeżeli chodzi o samą składnię już ILA, to porównując to do .NET-u, porównując to do C-Sharpa, też mamy namespacey, tylko mamy dwojaki sposób, możemy ich używać. Możemy używać w sposób zagnieżdżony, tego w C-Sharpie ja osobiście nie widziałem, nawet nie wiem, czy może jest taka opcja, ani nie wiem. Ale w C-Sharpie używamy czegoś podobnego, jak tutaj. Czyli mamy namespace'a i po kropce po prostu oddzielamy kolejne namespace'y, jakie używamy. Klasy. W ILU występują klasy. Do definicji klasy używamy dyrektywy class, nazwy i podobnie jak w języku C-Sharp, klamerki.
I tutaj mamy konstruktor domyślny i jest on dość, powiedzmy, w tym momencie już bardziej skomplikowany. Mamy dyrektywę metod, mówimy, że jest publiczna, jest ta informacja hide by sync, special name i rt special name to są zarezerwowane miejsca na przyszłość. Instance mówi nam o tym, że ta metoda ma swoją instancję, czyli nie jest statyczna. Jest to po prostu obiekt, który ma w sobie konstruktor, powiedzmy, z tym ciałem. No i typ zwracany, nazwa, cetor i że jest to kod zarządzany przez CLI. Idąc dalej, metody, jakie możemy używać. Jest, powiedzmy, bardzo podobnie. Mamy metody prywatne, publiczne, metody z instancją, metody ze statikiem, czyli to jest metoda statyczna, typy zwracane i ponownie jest tu hide by sync. Co to jest ten hide by sync? AIL ma w sobie taką dyrektywę, jeżeli jej nie użyjemy, to w przypadku dziedziczenia z klasy i przysłanianiu metod zachowa się dwa podejścia jest. My z C-Sharpa znamy podejście, że przysłaniane są metody, które mają taką samą nazwę i taką samą liczbę parametrów. Natomiast jeżeli wyrzucimy z AIL-a ten wpis, czyli jest to po prostu ukrywanie według sygnatury, to on po nazwie będzie przesłaniał. Czyli jeżeli będziemy mieli w klasie nadrzędnej jakąś metodę o innej liczbie parametrów, aniżeli w klasie podrzędnej, to ta klasa podrzędna i tak przesłoni tę metodę, ponieważ nie uwzględni sygnatury, tylko nazwę. Oprócz tego metody, jeżeli używamy metod, to wewnątrz metody jest kilka takich parametrów jak maxtag, określa maksymalną wielkość stosu przez zadeklarowaną dla danej metody, locals init, w tym momencie tak naprawdę inicjalizowane są wszystkie zmienne, nie tak jak w C-Sharpie, że możemy w każdym miejscu w zasadzie zrobić inicjalizację. Kompilator sobie to ułoży w taki sposób, że będzie miał na górze. No i entry point mówi o tym, że jest to metoda, która jest, w której zaczyna się wszystko, czyli metoda main. A w zasadzie w AIL-u możemy w dowolnej innej metodzie użyć tego entry pointa. Propertiesy są bardzo skomplikowane w AIL-u. Tutaj to jest w ogóle masakra, bym powiedział. Pola zwykłe używamy dyrektywy field i bardzo, powiedzmy, jest to podobne, że to flag, że jest prywatna, typ, nazwa i wartość. Natomiast propertiesy składnie jest bardzo skomplikowana. Mówimy przy pomocy dyrektywy property, że ma swoją instancję, typ zwracany, nazwę, ale wewnątrz mówimy o tym, że jest odrębny getter, setter, też ma swoją instancję, typ, nazwę. Tutaj ważne jest akurat, żeby wpisać całość, czyli namespace, klasa i nazwa geta i seta. I to tak naprawdę odnosi się do tych tutaj na dole dwóch metod publicznych, które to de facto są tymi operacjami get i set. I co ciekawe jest tutaj, w AIL-u określamy nazwę value. W C-Sharpie mamy domyślnie value, natomiast w AIL-u możemy, wiedzmy, powiedzieć, że to będzie inaczej się nazywać. W AIL-u też są interfejsy, tylko jak można zauważyć, te interfejsy są klasami. Wywodzą się z dyrektywy klas publicznej i mają po prostu dodatkowo tutaj słówko interfejs i wówczas możemy mówić o interfejsie. A jeżeli chodzi o implementację interfejsu, to znajome pewnie słówko z Javy wykorzystywane jest właśnie do implementacji. Czyli klasa implementuje interfejs i musi użyć słówka implements i podać, tutaj musimy całą nazwę łącznie z namespace'em i nazwą interfejsu. Tutaj mamy troszkę bardziej kod skomplikowany, ale tak naprawdę najważniejsza jest ostatnia część, ponieważ w tym przypadku używamy słówka extends, żeby rozszerzyć klasę exam. Czyli example 2 rozszerza klasę exam. I tutaj też na samym końcu to tak naprawdę jest takie przygotowanie tych informacji, powiedzmy, z interfejsów publicznych, implementacji, klasy. I na dole mamy w jednej klasie extends implements.
Czyli w takiej formie to się odbywa w ILU, w C-Sharpie mamy uproszczoną wersję. W ILU występują też struktury, ale też podobnie jak poprzednio, do definicji używamy klasy. Jest to klasa publiczna. SILT mówi o tym, że jest zapieczętowana, czyli nie może być dziedziczona, jeżeli dobrze kojarzę. I rozszerza ona value typ, czyli struktura jest niejako typem wartościowym w tym momencie. Jest wersja uproszczona. Używamy po prostu słówka value. Wtedy też mamy strukturę. Jeżeli chodzi o typy wyliczeniowe, to jest bardzo podobnie jak powiedzmy ze strukturą, tylko w tym przypadku dziedziczymy po system NU, czyli po takim typie dziedziczymy. I oprócz tego wewnątrz każdy wpis w enumie jest bardzo prosty, jest nazwa równa się i wartość. W ILU mamy dość długą składnię, używamy fielda publicznego, statycznego, value typa, musimy podać pełną nazwę łącznie z namespace'em, klasą i dopiero mamy nazwę tego elementu typu wyliczeniowego i przypisujemy mu wartość. No i jest skrócona wersja ze słówkiem enum. To jest powiedzmy ta część, która jest łatwiejsza, jeśli chodzi o ILA. Dość powiedzmy, że jest w miarę zrozumiała. Ale żeby coś napisać w ILU, to musimy sięgnąć głębiej, musimy sięgnąć w następne. Powiedzmy, że to jest prawie taki sam assembler jak na ten stary assembler, który był używany konkretnie pisząc na konkretny, powiedzmy, procesor i tak dalej. Tutaj mamy listę instrukcji CLI-a, jakie możemy wykorzystać. I do oprogramowania w assemblerze używamy tak zwanych mnemoników. I tych mnemoników jest też bardzo dużo. Ja tutaj wybrałem dosłownie kilka. Przykładowo, mamy działanie arytmetyczne i żeby wykonać takie działanie arytmetyczne mamy kilka operacji. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i reszta z dzielenia. I oprócz tego podajemy jeszcze parametry, tak? Czyli na czym to jest tak naprawdę wykonywane. Działania logiczne też możemy wykonywać. AND, OR, NOT, XOR, czyli powiedzmy klasyka. Konwersje typów, czyli to słynne boksowanie i odboksowanie. W ILU są to mnemoniki box i unbox. Metody. Jeżeli chcemy wywołać metodę, to używamy mnemonika call. Natomiast wracamy z metody RET. Jest to powiedzmy skrót od RETA. Do tworzenia tablic używamy mnemonika new array, do tworzenia obiektów używamy new object. Jako że ILE bazuje w głównej mierze na stosie, więc ma bardzo dużo operacji związanych ze stosem. Czyli w tym przypadku jest to ładowanie na stos, ładowanie argumentu, ładowanie stałej, ładowanie pola, ładowanie lokalnej, ładowanie obiektu, ładowanie stringa, wszystko jest powiedzmy osobno. I możemy zrobić dump, czyli powielić ostatni element na stosie, czyli zdublować go. Podobnie jest z pobieraniem, jest też dużo różnych operacji. POP zdejmuje po prostu wartość ze stosu i możemy o niej zapomnieć, nie mamy jej. Natomiast pozostałe tutaj mnemoniki, czy te operacje, zdejmują wartość ze stosu, wrzucają do argumentu, do lokalnej, do obiektu i jak dobrze pamiętam, tak określa się statyczną. Czyli do statycznej wartości zrzucana jest tutaj wartość. Możemy porównywać wartości na stosie. Do tego są używane, powiedzmy, takie oto mnemoniki. Jest ich też więcej, ponieważ tu mogą być wartości podobne jak w przypadku skoków. Czyli możemy mieć great, little. Już dokładnie nie pamiętam, co to oznacza, ale mamy właśnie skoki, które możemy wykonywać, czyli jeżeli dochodzimy do pewnego momentu w kodzie, wykonujemy skok do innej, powiedzmy, etykiety, do innego miejsca, czyli takie go to robimy. I te miejsca są określone przy pomocy ILE. No nie są określone, źle mówię. Możemy je nazwać tak, jak naprawdę chcemy. Natomiast
jeżeli użyjemy jakiegoś narzędzia do reverse engineeringu, to zazwyczaj ona każdą linię oznacza w ten sposób, że mamy aila i jakąś tam cyfrę kolejną. Jeżeli chodzi o narzędzia, jakie są, powiedzmy, pomagają nam przy pracy z tymi pakietami, to na pewno warto znać takie narzędzie jak ildask, które pozwala nam tak naprawdę rozpruć pakiet dotnetowy, czyli wziąć czyjąś aplikację, wyciągnąć z niej kod i metadane. Czyli w tym momencie mamy tak naprawdę kod, możemy tak naprawdę zmodyfikować i skompilować, tak? Ten kod prawdopodobnie będzie działał, jeżeli nie zrobimy zbyt dużego bałaganu. Oprócz tego mamy takie narzędzie jak dump bin, która pozwala nam zrzucić te nagłówki z pakietu, czyli możemy na przykład wrzucić sobie wszystkie nagłówki, możemy sobie wyciągnąć nagłówek z CLR-a, po prostu wyciągamy te dane. Kolejne tutaj narzędzie, to jest narzędzie Kontrara w sumie, które pozwala nam napisać kod w C-Sharpie i zobaczyć, jak on wygląda w AILu i jak on wygląda w Assemblerze. I bardzo fajnie to ukazuje, jak kilka linijek kodu w C-Sharpie przekłada się na kilkadziesiąt linijek w AILu, w zależności od tego po prostu, czego użyjemy. Bardzo dobrym przykładem jest tu asynchroniczne asynki. Tam to jest po prostu masakra, ponieważ jest my używamy async await, a pod spodem jest tak naprawdę maszyna stanu i ten kod jest już naprawdę mocno rozbudowany. Kolejne narzędzie to jest iSpy i to narzędzie pozwala nam wejrzeć do pakietów, które są już uruchomione w pamięci. Czyli uruchamiamy ten program i możemy sobie przejrzeć pakiety i zajrzeć do środka. Idąc w drugą stronę, używamy zazwyczaj kompilatora, znaczy nie używamy, zazwyczaj używamy jakiegoś UI-a, natomiast możemy skompilować samodzielnie kod przy pomocy takich oto poleceń. Pierwsze to jest oczywiście C-Sharp, do Visual Basic'a mamy VBC i CL jest do C++ do kompilatora. Co możemy zrobić jeszcze? Możemy skompilować samego AILa. Jeżeli byśmy napisali kod AILowy, to jest kompilator AIL-ASP i on pozwoli nam skompilować kod działający, ale pochodzący z AIL-a. Oprócz tego możemy użyć takiego narzędzia jak pverify. Pozwala ono zweryfikować, czy pakiet został poprawnie wygenerowany, bo może się zdarzyć, że zrobimy pewne zakłamanie, czyli stworzymy bibliotekę, a w definicjach metadanych określimy, że jest to exec. I on skompiluje się. Natomiast pverify powie nam, że jest coś nie tak, że tutaj coś nie pasuje. Nie? I kolejne polecenie, engine, jest to narzędzie, które pozwala nam zrobić taki preloading, czyli używamy go, żeby wywołać jittera, nie uruchamiamy de facto aplikacji, ale uruchamiamy ten kompilator, który sobie cache'uje ten skompilowany kod i późniejsze uruchomienie tej samej aplikacji działa już szybciej. Mogę wam pokazać też kod, jeżeli mi tu ktoś nie pozamykał. Mamy tutaj kod AIL-owy. Może pokażę źródło. To jest tak naprawdę ten program. Bardzo prosty program. W funkcji main mamy tutaj dodawanie dwóch liczb, które są wykonywane w jednej metodzie. I te liczby później są wyświetlone przy pomocy WriteLine'u. I jeżeli byśmy zajrzeli do kodu skompilowanego i wyciągli te powiedzmy dane, to w AIL-u wygląda to powiedzmy w taki sposób. Na górze mamy właśnie te assembly zewnętrzne, już mamy też bibliotekę Microsoft CoreLine.
bieżące assembly jest tutaj określone. Nie ma żadnych parametrów, ponieważ w kodzie nie było tego, nie było to określone, więc nie ma żadnych tutaj istotnych dyrektyw zawartych. Nazwę modułu i tutaj jeżeli bym zrobił DLL, to wygenerowałby mi DLL-kę, choć to jest exec, bo mogę to zmienić. No i mamy namespace'a i klasę, która zawiera w sobie metodę main. I widzimy tutaj entry pointa, widzimy tu max stack, ładowanie danych na stos, czyli hello worlda. I wołamy teraz metodę zewnętrznego pakietu, czyli system console. Wygląda to powiedzmy w ten sposób. Jeżeli to się wykona, to przetwarzanie pójdzie dalej. W tym miejscu mamy ładowanie wartości na stos. Kropka i4 mówi o tym, że jest to typ integer 4-bajtowy. Ładujemy 10, ładujemy 20, ponownie wołamy metodę, tylko w tym momencie wołamy metodę, która powinna być tu niżej. Metodę dodającą i jeżeli ona zwróci tutaj wartości, to wołamy, żeby to wypisało nam na konsolę. Co tu można zauważyć ciekawego? Nie wiem, czy to dobrze widać. Nie zwracamy tego do żadnej zmiennej. Więc to się odbywa przez stos. Wynik operacji będzie zrzucony powiedzmy na stos. Natomiast tutaj jest ta metoda, która ma za zadanie wykonać dodawanie dwóch operacji. Mamy te parametry Z1 i Z2 przykładowo. Tutaj nie jest to użyte w żadnym miejscu, więc te nazwy są tak naprawdę nieistotne. Mówimy, że stos będzie miał wielkość 2 i ładujemy argumenty ze stosu. Wykonujemy operację dodawania i zwracamy, cofamy się przy pomocy reta. Wchodzimy po prostu w tutaj. I wynik operacji add będzie znajdował się na stosie. To znaczy, że signed, tak? Że 4-bajtowy signed. Tak, tak. Prawdopodobnie. I odpowiem Ci na to pytanie. I pamiętam tak szczegółowo. Więc powiedzmy, ten program wygląda w ten sposób. Taki dość prosty. Idąc dalej. Jest wiele książek, które mówi o iLoop, bardzo wiele. Z tego co pamiętam, to albo ta była jedna z najnowszych książek właśnie dotyczących tego, jak programować iLoop, jak to rozumieć, jak wejść w głębie. Ale jest jeszcze jedna książka bardzo interesująca, tylko oprócz rozwoju umysłu można też rozwinąć sobie ciało, więc trzeba uważać, to jest ścieżka. Dobrze, czemu to tak naprawdę wszystko służy? Co nam to daje, że mamy tego ILA i zostało to wprowadzone? To jest bardzo istotna sprawa. Wcześniej kompilowaliśmy kod, uruchamialiśmy powiedzmy na jakimś wąskim gronie systemów. Nawet jeżeli chodzi o Windowsa, nie wszystko mogliśmy wszędzie uruchomić. Teraz mamy tą sytuację, że ten kod jest kompilowany na komputerze, na którym jest to uruchamiane. I tak naprawdę możemy sobie stworzyć własną jakąś tam formę języka, która będzie tłumaczona na ILA i to tak będzie uruchamiane na dotnecie. I do tego jeszcze na dowolnej platformie, na jakiej będzie zaimplementowany taki ten system VES, o którym wcześniej mówiłem. Czyli zaimplementujemy VES-a. Na Windowsie jest to CLR właśnie. Więc dzięki temu możemy uruchamiać to na różnych platformach i myślę, że jest to bardzo ciekawy krok i bardzo rozwojowy, ponieważ wyszliśmy dalej z .NET-em, nie tylko w Windowsie. Ja dobiegam w zasadzie z prezentacją do końca.
ale mam jeszcze dla Was informacje takie. Jeżeli ktoś by chciał skorzystać z tego niewielkiego rabatu na konferencję Segfault w Łodzi, to z tym kodem otrzyma ten 10% rabat. Ale tak jak mówiłem na początku, jeżeli są te osoby zainteresowane wyjazdem na For Developers w Warszawie, to może rzucę jakieś pytania i może odpowiecie. Możecie mi powiedzieć, która ECMA, o której wcześniej mówiłem, dotyczy specyfikacji języka C-Sharp. Ktoś pamięta? 3-4. Ja mam teraz, może niech się ktoś zgłosi. 3-4. Ok, dobra. Drugie pytanie? Powinien mieć jeszcze jakieś pytanie. To było na pierwszym slajdzie. Nie, mówiłem o tym hide by seeing. Ktoś mi powie. Okay. Tak, o co chodzi? Jak hide by seeing, no to wtedy nadpisujemy w sygnaturze, jak tego nie ma, to nadpisujemy, to nazwiemy to. Okej, dobra. To dzięki za uwagę i że nie zasnęliście.